Było mobilizację u chłopaków od pierwszej minuty i naprawdę znowu super pierwsza połowa, zwłaszcza właśnie w obronie. Natomiast z drugiej znowu troszeczkę dekoncentracji, gdzie no lepiej to wyglądało niż w poprzednich meczach, aczkolwiek nad tym jeszcze trzeba pracować. No właśnie, trudno się nie zdekoncentrować, kiedy prowadzi się tak wyraźnie, ale ta dekoncentracja, tak jak powiedziałeś, w porównaniu z poprzednimi meczami była już dużo mniejsza. Ty jesteś człowiekiem ambitnym i wymagasz przez 60 minut pełnego zaangażowania. Czy tutaj generalnie na samej końcówce takie proste błędy techniczne, niepotrzebne w ogóle, bo jedno dokładniejsze podanie i naprawdę fajne akcje z tego wychodziły, gdzie kolega mógł wjechać na czystą pozycję do 6 metrów. No trzeba jeszcze, mamy nad czym pracować w każdym bądź razie. Starasz się zaskakiwać swoich rywali, masz tylu zawodników w składzie, że możesz spokojnie nimi rotować, nawet wymieniać tak pozycje, jak dzisiaj w pierwszej połowie zobaczyliśmy Nikolę na prawej połówce, na lewej Krzyśka Łyżwę, co raczej z ich predyspozycji wynikałoby, że powinno być odwrotnie. Czy Nikola jest takim zawodnikiem, zresztą tak jak Krzysiek, który potrafi zagrać na każdej pozycji i no, na treningach też ćwiczymy taki wariant, że Nikola przychodzi na prawe rozegranie, umie się tam znaleźć i z korzyścią dla zespołu. Także no, różne warianty musimy stosować. Trzech bardzo dobrych bramkarzy, rywalizacja w zespole widać przynosi efekty, bo dzisiaj każdego trzeba pochwalić. Dokładnie i na tym to w sporcie polega, że nie ma ktoś jakiejś takiej recepty zaklepanej, że on jest pierwszy, ten jest drugi, ten jest trzeci. Każdy musi walczyć o to, żeby grać w ogóle w meczu, tak? Zaangażowanie na treningach, tutaj ta pozycja naprawdę jest teraz, oby nie zapeszyć, bardzo mocna i to myślę będzie tylko z korzyścią dla zespołu. Trochę zmartwiona mina widzę, ale trudno się dziwić po meczu, w którym no rzeczywiście chyba nie sami nie spodziewaliście się, że będzie tak wysoka wygrana Azotu. No tak, po dobrym meczu u siebie z Legionowem myśleliśmy, że inaczej będzie wyglądało to spotkanie tutaj w Puławach, ale już w pierwszej połowie praktycznie to spotkanie było rozstrzygnięte na korzyść Azotów i tak też było do samego końca. Czy to Azoty takie mocne, czy wam coś po prostu nie wyszło dzisiaj tak jak sobie zakładaliście? Myślę, że Azoty zagrały bardzo dobre spotkanie, ale też wiele błędów po naszej stronie zadecydowało, że mamy taki wynik, a nie inny i myślę, że to też było przyczyną takiego wyniku w tym spotkaniu. Przemek podwójnie zadowolony w tygodniu szczęście rodzicielskie, dzisiaj szczęście z wygranego wysoko pewnie meczu. Z meczu chyba, z takiego wyniku, z którego chyba sami się nie bardzo spodziewaliście, że tak łatwo i gładko pójdzie.
No dokładnie, zadowolony jestem oczywiście. Dziś wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, tym bardziej, że Zagłębie u siebie wygrało dość niespodziewanie i wysoko z Legionowem. Bardzo motywowaliśmy się i nastawialiśmy się na ciężkie spotkanie. Jak wyszło z przebiegu, inaczej to troszkę wyglądało. Do przerwy praktycznie mecz już był rozstrzygnięty. Dzisiaj rozpocząłeś mecz na ławce, taka rola zmiennika ci nie przeszkadza? Nie, uważam, że mamy bardzo równy zespół, mamy 16 równych zawodników i jak na razie widać, że trener mądrze tym rotuje. Praktycznie gramy po 15 minut w każdym spotkaniu. Liga wiadomo jest długa, przyjdą jeszcze puchary, także to jest na duży plus. Co twoim zdaniem było dzisiaj kluczem do tego łatwego zwycięstwa? No chyba wszyscy wiedzieli, no, graliśmy pierwsze połowy bardzo dobrze w obronie, wyprowadziliśmy kilkanaście kontr, odskoczyliśmy na chyba 10 bramek do przerwy i mecz był rozstrzygnięty, można tak powiedzieć. Thank you.